Siemano, i co tu się porobiło w tym kładzie szłopy? Miało być tylko umycie wszystkiego, poskładanie, nowy tłok i miało to chodzić. A tu co? A tu klops. No był już nowy tłok, o tu jest nawet silnik, był już nowy tłok, tłok z Hondziny wpadł. Tu jest stary, ten zresztą to chyba widzieliście. Taki zestaw z oryginału z Hondy. Było poskładane, nowe uszczelki. No i co? Dalej coś klekotało w silniku. Szkoda to było trzymać, bo ewidentnie nie szło smarowanie na głowicę. Po prostu no, na sucho wszystko chodziło, nie? Cylinder. Olej w ogóle nie szedł. No i trzeba co? Było szukać dalej. I udało się ustalić jedną rzecz, ciągłem magneto. Zobaczcie na napęd. Pompa oleju jest ogólnie napędzana z łańcuszka rozrządu. O, tu jest takie koło za magnetem, no i się w to wszystko kręci, ale zobaczcie na te tryby. Masakra. Objechane nieźle, nie? A objechane, no bo stała, to kompletnie stała pompa oleju, gdzieś się wszystko przytarło, nie było tego smarowania, no i tu taki wałeczek jest. O, ops, nie, w drugą stronę w tą, z tulejką. Tu przychodzi to kółko, no i napędza nam pompę oleju. Ogólnie całość się tu przytarła, teraz tak to wygląda ładne, srebrne, ale wstawię Wam zdjęcia, jak to wcześniej wyglądało. I ogólnie otwór w karterze jak wyglądał. Widać, że jest wszystko tak jakby zatarte. No a teraz o, jak widzicie, jest przepolerowany wałeczek. I o, to sobie tu hops hops kręci się, nie? A to po prostu stanęło tu w karterze, nie szło tego w ogóle ruszyć, no i automatycznie nam łańcuszek rozrządu tarł po zębach, nie? Dlatego był taki dźwięk. A korzystając, że już sobie rozpołowiłem, no to jeszcze sobie, to nie było na pewno takie czyste, tu też było trochę szlamu jeszcze, rozpołowiłem, już zacząłem czyścić pod uszczelki. No i co, no złożymy to przepolerowanie, wystarczy, myślę, uszczelniacz jedynie tu będę musiał na wałku kupić nowy. To też idzie dokupić, koło 100 zł, ale myślę, że jest git, może jeszcze podpoleruję troszkę, taką kreskę jedną widać, ale już jest ładnie. No i oto był cały powód zatarcia, przytarcia, hałasu. Także co, pokażę może Wam trochę, jak się to składa, jak to wszystko idzie, coś tam wytnę, coś tam powiem i jakoś się filmik złoży, także bierzemy się do roboty. Dobra, to co, lecimy ze składaniem. Sobie pod uszczelkę przygotuję. Ciekawe, co to z tej maszyny będzie teraz. Ta tulejka teraz się fajnie, ładnie obraca. Także myślę, że powinno być wszystko w porządku. No zobaczymy. Hops. Pasuje chociaż uszczeleczka? Pasuje. Teoretycznie ta tulejka od pompy powinna wyjść bez rozpoławiania. Ale powiem Wam, że jeszcze trochę tu syfu było, oleju. Tak się wydawało, że nie widać, a tu w tych zakamarkach to masło było. Także przynajmniej będzie spokojna głowa, że wszystko jest ok. No to co, kładziemy, kurde. Nie ma na co czekać. No i co, zeszło się. Skrzynia się nawet kręci. Może co z tego będzie. Programator sobie złapiemy. Znaczy tak, tylko na razie śrubkę. No i co, jedziemy. Tu mówię, ten uszczelniacz trzeba będzie wymienić. A na razie nie mam nowego.
Dobra, to co, lecimy ze śrubkami. Już skręcimy sobie tak, jak ma być. No i dobra, tak na klockach, kurde, składam, bo stoję jak zajęty. Ale jakoś się daje radę. No i teraz pompa sobie tu będzie chodzić. Miejmy nadzieję. Może sobie od razu złapię tą rolkę od łańcuszka rozrządu. Dobra. I co by tu jeszcze złapać? Ten napinacz sam, Tadeusz. Też go sobie już wsadzimy. Nie będzie to jakoś przeszkadzać, a zawsze to do przodu. By jakoś było z tymi kropkami na napinaczu, że jak już jest końcówka rozrządu, to tam któraś kropka wychodzi i trzeba łańcuszek zmienić. No i dobra. No i tak by to sobie chodziło, kurde. Rolki jeszcze nowej nie mam, więc tu nie pozakładam więcej. Rozrusznik jedynie jeszcze możemy sobie założyć. O. Sobie tu ogarnąć później, bo już się bałagan zrobił. Za dużo tego ostatnio. Tam jeszcze dwa sprzęty z tyłu, dwa KTM-y stoją. I się bałagan wkradł. Zrobimy małe cięcie. Ja sobie coś tam ogarnę już. Nie wiem, czy w ramę. No pewnie go wsadzę w ramę. Ale to jeszcze się tam po drodze włączę. Trochę poskładam znowu, trochę z wami później. I tak na przemian, bo już jesteśmy na etapie montażu wszystkiego. Prawa i lewa strona, także już może jakoś pójdzie. Dobra, działam dalej. Dobra, to coś jeszcze pokażę. Zarzuciłem sobie łańcuszek rozrządu. I co, tłok siedzi. Podczyszczone wszystko, uszczelka. I damy sobie głowicę od razu. Tu mamy podkładkę i o-ring. Także trzeba pilnować, żeby nie wypadło. Tu już też jest podczyszczone wszystko. Możemy kłaść. No właśnie, wypada. Wypada, bardziej go w pionie sobie damy. No i teraz powinno siąść. O. No i elegancko, kurde. Idzie robota. To co, dekielek też możemy od razu sobie wrzucić. Teoretycznie łańcuszek rozrządu też by mógł sobie zapiąć, ustawić już tak, jak ma być. Nie jest to zły pomysł. Może się nie przestawi, a później tylko to kółko od pompy oleju sobie założę. Napinacz odtegnę i będzie git. Tłoka teoretycznie miałem do góry, także mówię. No później jeszcze sobie to sprawdzę, jak magneto będzie. Tu jest kropka na nim i ona ma iść do góry. Tu do wycięcia. Do bani zakłada. Teraz łańcuszek jest luźny, bo nie ma tego kółka na dole, to może jakoś się uda.
O. Kurde, chyba jeszcze w znak trafiłem. Założę później to? Założę. No, nawet w znak trafiłem. Teraz musimy sobie to kółeczko tam... Kółeczko. Wałek obrócić. W otwory. O, o kurde. No i łapiemy. Ja na nie troszkę kleju zawsze daję, delikatnie. Żeby tak mocno nie ciągnąć. Jeszcze sobie później mówię, będzie magneto, to się sprawdzi. A na razie lekko złapiemy. No i dobra, co by tu jeszcze zrobić? Chyba nic. Trzeba będzie pakować silnik. Prawą stronę sobie zamknąć. Znaczy no, no prawo. Od sprzęgła. I tu trochę posprzątać. To co, na razie tyle. Ja sobie w ramę wsadzę silnik. I ewentualnie jeszcze się na chwilę włączę, także działam dalej. No i pyk. Składa się, zobaczcie jaki ładny tryb teraz. Kurde, teraz to będzie szło. I jedziemy dalej, zamykam tą stronę, bo jeszcze nic sobie nie... I poskręcałem i nie będę tego pokazywał. Jak sobie co nieco podkręcam, to się włączy i będziemy palić. Zobaczymy, czy będzie zmiana, czy nie, bo film już i tak długo trwa, z tego co przy składaniu już widziałem, także małe cięcie i działam dalej. Coraz więcej poskładane, boczki pozamykane, rozrząd ustawiony, luzy zaworowe też. I teraz tak, wcześniej olej nie szedł, teraz sobie zobaczcie, już sobie teścik zrobiłem, tu idzie tędy po... Chodzi tak jakby olej. Cyk. Yes, płynie. Już jest dobrze. Wcześniej właśnie jak poskładałem sobie, to nic nie płynęło, no ale co się dziwić, jak ten wałeczek stał. Także co, bez przedłużania składam dalej. Wydechy, pokrywki. I jedziemy się bestią przejechać. Honda. No i pyk, maszyna już na kołach stoi sobie. Palimy, kurde, zalane olejem. Paliwko odkręcamy. I jedziemy pojeździć, kurde. Mam nadzieję. Jak tu jest sanie w ogóle, w górę czy w dół? Nie wiem. W górę. O, o, teraz lepiej. Ktoś opa mówił, że jak się nie rozgrzeje dobrze, to nie chce, nie chce iść tak jak trzeba. Dobra. Rozgrzeję go, zobaczymy, bo teraz na gaz tak, tak słabo reaguje, ale coś opa o tym mówił, także niech się dogrzeje dobrze. I jedziemy się przejechać, zobaczymy czy to jeździ po tym złożeniu, czy nie. I bokiem go. Jedzie maszyna, kurde. Na początku coś tam w nim tak lekko klepało, ale ten olej wszędzie sobie dotarł. Jest luks. Kurde. A trzeba dobrze na przodzie siedzieć, bo jak się na tyle siądzie, to się nie da skręcać. Aj go w teren, kurde. Nowy dług jest, kurna, z Hondy. Ostrożnie. Dobra, zgasimy na chwilę. No i tak oto sobie maszyna pali. Znaczy pali, jeździ. Chyba wszystko git będzie, jeszcze chwilę pojeżdżę. Brudnego dostałem, najwyżej brudnego oddam, no co? Co poradzić? Nic nie cieknie? Chyba nie. Fajny gładzik, fajnie się zbiera. Jak na 80. Nie, 90, sorry. To git. A tak sobie maszyna teraz pali. Ładnie, nie? To jest wcześniej w garażu, to tam trochę dziwnie chodził. Tak klepał jakby, ale no mówię, zanim olej się tu wypełnił, wszystko dopompowało, to trochę tam chwili było mu trzeba dać. No,
ale myślę, że git, oddajemy sprzęta małego, niedługo będziemy robić tego dużego. Dobra, jadę do domu, jeszcze mała rundka i tyle. Fajnie pali, kurde. Chodź Teddy! Chodź, masz! Chodź. Zobaczymy Teddy, czy kład będzie szybszy. Dawaj Teddy! Teddy już wie, że pojadę z powrotem i już wraca. Nie ma tak dobrze. Chodź. Już zasuwa, kurde, jeszcze nie ruszyłem. To jeden, to